Jezus powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jeśli ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 14 do 16 wersetu. W poczekalni lotniska pewne młode małżeństwo z dzieckiem wzbudzało szczególne zainteresowanie. Za każdym razem, gdy ktoś na nich spoglądał, obojętnie czy młody, czy starszy, ktoś smutny, czy wesoły, dziecko radośnie uśmiechało się do niego i przez to rozweselało całą poczekalnię. Dzieciątko było po prostu czarujące. Dzieciątko było po prostu czarujące. Patrząc na to śmiejące się dziecko, można było pomyśleć o tym, jak bardzo nas Bóg miłuje. On chce mieć kontakt wzrokowy z nami. To go cieszy. My również powinniśmy w społeczności z Nim znajdować prawdziwą radość. Pewność, że Bóg nas miłuje, jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Nie możemy sądzić, że ta miłość jest nieokreślona lub abstrakcyjna, bowiem ona jest osobista. To nie jest ogólny stan, a Bóg chce zwrócić się do każdego osobiście. Grzech zaciemnił nam obraz miłości Boga. Jednak ta miłość objawiła się w pełni właśnie wśród ciemności, gdy Syn Boży przyszedł na ziemię. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem. Człowiekiem. Uniżył się, by zbliżyć się do nas. Gdy patrzymy na Niego, widzimy, w jaki sposób miłość Boża triumfuje nad moralną ciemnością, nienawiścią i przemocą. On uczynił jeszcze więcej, dał swoje życie za nas. Na krzyżu, na Golgocie zmył grzechy, aby zgubiony człowiek znalazł drogę powrotną do Boga i mógł być w społeczności z Bogiem.